Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was na Daily Vloga. Ja właśnie jestem z Lilą na spacerze, jak możecie zobaczyć. I się zbieramy. Później będziemy jechać do Zamościa, tak jak Wam pisałam na Instagramie. Zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że to będzie fajny dzień i fajny vlog. Chodź, Lilunia, idziemy. Ja już wróciłam ze spaceru i się ubrałam. Nałożyłam tą zwykłą koszulkę z Sinseya, żeby łatwo było mi nakarmić Wiktorię. I mam te swoje ulubione spodnie z Pull & Bear. Takie wąskie. Nałożę jeszcze swoje czarne Nike i do tego jakąś bluzę albo sweterek. I będę gotowa. Teraz idę pakować Wiki. Cześć kochanie, będziemy już jechały? Będziemy już jechały, tak? Jedziemy? Misia masz? Wiktoria ma misia i się cieszy tak do misia. Pewnie zaraz nam zaśnie. Więc w drogę! My jeszcze czekamy na Daniela i stwierdziłam, że pokażę Wam, co mam na ustach, a jest to mój ulubiony produkt, o którym bardzo często mówię, i jest to tint z Belle. Jeszcze przyjechaliśmy się zatankować, jak możecie zobaczyć. I do Tesco i dopiero w drogę. Daniel, powiedz, gdzie nas zabierasz? Do Lublina. A dlaczego nie do Zamościa? Zmiana planów. Mówiłam Wam, że jedziemy do Zamościa, a Daniel w ostatniej chwili skręcił i pojechaliśmy do Lublina. Kaczuszki! Kaczuszki! Cześć! Wiki, cześć! Uśmiechniesz się troszkę? Poszłam do szkoły. Halo! Kto się huśta? Kto się tak pięknie huśta? Wikusia? Husiu! Ty się tak ładnie huśtasz? Ty? Ty? Patrz na nią, jak się śmiejesz. Aparat jest, tak? Aparat! Gdzie jest Wikusia? Gdzie ty przyjechałaś? Gdzie cię tata zabrał? Gdzie cię tata zabrał? Moi drodzy, jak widzicie, już jestem w domu. Przestałam do Was nagrywać, chyba jak karmiłam w galerii Wiktorię. Zaszliśmy jeszcze po kapelusik dla niej, który zresztą kupiliśmy. Później Wam pokażę, bo zostawiłam na dole. I stwierdziłam, że zajdę do Sinseya
po jedną koszulkę, ale na jednej się nie skończyło, więc stwierdziłam, że pokażę Wam, co takiego kupiłam. Wszystko jest z nowej kolekcji, więc pokażę Wam i może akurat coś Wam się spodoba, więc sobie kupicie. I tak, pierwszą rzeczą są takie spodenki. Wyglądają one tak, są takie szersze, zakończone na nogawce, takim jakby podwinięciem. No nie jakby, tak właśnie wyglądają i z tyłu mają takie ala kieszonki, są w kolorze pudrowego różu i naprawdę bardzo mi się spodobały. Do tego wzięłam sobie taką bluzeczkę na krótki rękawek, no tak, no w sumie na ramionczkach za 15 zł, a spodnie kosztowały 60. Wzięłam jeszcze takie zwykłe okularki, ja takie najbardziej lubię. I trzy jeszcze koszulki, takie zwykłe. Jedna taka, druga taka biała z napisem i trzecia taka zwykła, błękitna. Wiecie, takie, żeby mieć koło domu wiosenne kolory. To nie jest może jakaś powalająca jakość, ale za 10 zł takie koszuleczki może być. Jeszcze stwierdziłam, że pokażę Wam, jak wyglądam w tych okularach, a wyglądam w nich tak. Ja bardzo lubię ten kształt i może kiedyś zainwestuję w jakieś droższe, ale u mnie okulary zbyt długo nie przetrwają, więc na razie mam takie za dwie dyszki. I przyniosłam z dołu ten kapelusik, który kupiliśmy dla Niuni. Wygląda on właśnie tak. Z tyłu ma taką słodką kokardkę i kupiliśmy go w H&M-ie za 20 zł bez 10 groszy. I tak wygląda w nim Wiktoria. Ojojoj! Na zdrówko, kochanie. Na zdrówko. Co córeczko? Co córeczko? Co córeczko? Kto ma takiego zębulca? Kto ma takiego zębulca? Ja się przebrałam, bo troszeczkę sprzątałam i karmiłam teraz Wiktorię. Powiem Wam, że to był taki fajny dzień. Może aż tak dużo nie nagrywałam, ale wiecie, ja zawsze staram się skorzystać, jak Daniel ma wolne w 100%. Tak, mama teraz mówi. Mama się zaraz z Tobą pobawi, tak? I dlatego może aż tak dużo nie nagrałam, ale mam nadzieję, że fajnie spędziliście ten dzień razem z nami, ze wszystkimi, z naszą trójką i mam nadzieję, że teraz coraz częściej będą się pojawiały takie wspólne vlogi. Przed chwilą nagrałam filmik z autoportretem, nie wiem, który się pojawi pierwszy, czy filmik właśnie tamten, czy vlog, zobaczymy. Tymczasem się z Wami żegnam, widzimy się już niebawem. Buziaki! Mua.